chorobie nowotworowej jest trochę tak, że niczego nie jest się pewnym. A ponadto bardzo często pojawiają się myśli o śmierci, przemijaniu i rozłące. Na szczęście ufam, że niezależnie od tego, co się wydarzy, tylko na chwilę. Czy się boję? Chyba nie. Ale tak zupełnie po ludzku, gdy o tym myślę, jest mi przykro. Bo kocham tatę, ciebie, snujemy wspólnie plany, marzymy. A przede wszystkim z dnia na dzień cieszymy się z twojej obecności, rozwoju i radosnego, dziecięcego bycia. Chciałabym umieć tak żyć, jakby każdy dzień miał być tym ostatnim. Ale czy potrafię? Ja byłam u niej we wtorek przed tym piątkiem. Byłam u niej po raz ostatni. Widziałyśmy się tu na tej ziemi. I to było piękne spotkanie. Niezależnie od tego, że Basia była pod respiratorem. I Basia powiedziała mi, nie wiem, może 20 razy módl się za mnie. Cały czas. Ja mówiłam jej o tym, jak dla mnie jest ważna, kim dla mnie jest. Chciałam, żeby to usłyszała. Jak bardzo ją kocham. I jak bardzo proszę Pana Boga, żeby nam ją zostawił, żeby jej jeszcze nie zabierał, że ja go rozumiem, że ona jest taka super, że ją chce mieć u siebie, ale że jest nam tu jeszcze potrzebna, że my jej po prostu potrzebujemy tu na ziemi i że cały czas o to proszę. A Baśka cały czas konsekwentnie pokazywała, módl się za mnie. I to był moment, kiedy ja wiedziałam, że ona niezwykle walczy duchowo. To był czas, kiedy było jej chyba bardzo trudno, bardzo cierpiała. I myślę, że pojawił się lęk, po prostu lęk taki zwykły, ludzki, normalny lęk. W pewnym momencie Basia wzięła mnie i Michała za ręce. Tak staliśmy po dwóch stronach, trzymając się za ręce. A Pana Jezusa właśnie w takiej puszeczce okrągłej położyliśmy jej na piersiach. I to było takie niesamowite. Basia nas bardzo mocno ścisnęła za te ręce. I rozpoczęła taki gwałtowny, ja bym to dzisiaj nazwał, bieg. Poruszała tymi rękoma, ruszała nogami, ruszała głową na lewo, na prawo. Tętno jej skoczyło aż do 145. Trzymaliśmy Basię za ręce. Trochę było tak, że Basia nie chciała nas puścić. Napisała, żeby dać jej różaniec i żebyśmy się modlili. Miałam w torebce, to ja wam dałam jej ten różaniec. Przez 6 godzin go trzymała, nie puszczała i non-stop żeśmy się modlili, wszyscy, Michał dotarł, wszyscy po kolei. Odmawiała różaniec pomimo rurek od respiratora w gardle. Tak. Mówiła i było ją słychać, można było zrozumieć, co mówi. Do tej pory posługiwała się przygotowanym przez Michała alfabetem, gdzie na kartce pokazywała różne litery i w taki sposób komunikowała się ze światem. Pot ciekł z niej, cała pościel była we krwi i w pocie. Nie pozwoliła nikomu dojść do siebie, tylko chciała się modlić, żeby nic lekarze koło niej nie robili. Jak ktoś dochodził, to ręką odsuwała, żeby nikt nie tego i żeby nie przeszkadzali. Z każdym odmawiała 10 różańca w jakiejś intencji. I pamiętam to, co mówiła. Nie módlcie się już za moje zdrowie, módlcie się o zbawienie mojej duszy. Pamiętasz ten ostatni wieczór, kiedy biegła, tętno, bardzo wysokie, trzymała nas za ręce, tak razem biegliśmy z dwóch stron i trzymała się za ręce i Basia biegła. Takie wysokie tętno, 45 chyba, I samy ten bieg do mety. Śpieszyła gdzieś się tak szybko, jakby chciała gdzieś biec. Wtedy były urodziny Mateuszka. Skończył właśnie 2 latka. Pobłogosławiliśmy ją. Nie wiedzieliśmy, czy jeszcze się zobaczymy. Ja nie wyczuwałem śmierci Basi. Płakałem jak dziecko, ale tak dzisiaj to widzę, że to nie był płacz takiego żalu, czy płacz żałoby, ale płacz takiej bezradości. Ja byłem bardzo zły na Pana Boga. Tak jak się wtedy zezłościłem na Boga, jak wprost do Niego mówiłem, krzyczałem, miałem pretensje, w życiu tak nie miałem nigdy przedtem. Czułem się oszukany przez Pana Boga. Co ci zależało? Co ci zależało? Przecież tyle osób się modliło. Nie, po co tam łaziłem? Kurczę, wysłałeś mnie, modliłem się i kurde, młodą kobietę, żonę, matkę zabrałeś. Nie? Bardzo byłem rozbity. Nie? Z takim żalem, pretensją, poczuciem oszukania, zawiedzenia, a także takim też doświadczeniem, że wam dałem nadzieję, nie? Że właśnie ja coś mogę zrobić, a nie zrobiłem. Czułem się tym, który też was oszukał. Ja pamiętam tą scenę, kiedy papież umarł. Oglądałem ze zapłakanymi oczami telewizję, papież umarł, ludzie brawo biją. Zwariowali? Zbiorowa histeria. Potem się okazało, że jakiś starożytny chrześcijański zwyczaj, że kiedy ktoś umarł, dodatkowo pili świętości, ludzie bili brawo, bo dobiegł do mety, bo celem życia jest meta, a nie bieg. Jak najszybciej do tej mety chcemy dobiec. Kto pierwszy, ten lepszy. Bijemy brawo, ale tylko wiedząc o tym, można wytężać siły i przyspieszać bieg. Jeżeli biegniemy do przepaści, no to naturalną rzeczą jest opóźnianie tego dobiegnięcia. Chcę jak najdłużej się nacieszyć tym pobytem tutaj, no bo wpadam w przepaść. Nie, ta nie ma przepaści. Jest kładka do życia wiecznego, którą Pan Jezus położył, łącząc świat boski z ludzkim. Dzisiaj tak to czytam. No i czuję w sercu, że to jest to. To jest to. Właśnie mnie zrobiłaś, ale nie, Ty mnie urządziłaś, że pokazałaś mi coś, czego nie widziałem i dałaś mi więcej, niż ja Ci mogę dać. Trzymaj. Trzymasz? Super.